Siema, 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 arcyświry. Witam was, szanowny król eterów w każdej chwili. Więc co? Koronę na łeb zakładamy i odcinek zaczynamy. Ale zanim odcinek zaczniemy, nie zapomnijcie dać tych YouTube'owych pierdółek, czyli co? Tradycyjnie subskrypcji, łapki oraz dzwoneczka Zygmunta. Moi drodzy, dzisiaj odcinek będzie z unboxingów tak zwanych. Unboxing czego będzie dotyczył? Tego tutaj, co stoi za mną z tyłu. Czyli Team Corelli z Szoguna od sklepu modelarskiego RC Trax ze Szczecina. Pamiętajcie, z tego samego Szczecina, z którego pochodzi sławetny Jerzyna. Tak jest, moi drodzy. Od RC Traxu, który jest dystrybutorem Team Corelli na Polskę. Więc co, odcinka nie przedłużamy, za Szoguna się zabieramy. Czyli unboxing zaczniemy od mojej ulubionej części pudełkowej. Tu mamy przedstawionego na pierwszej stronie pięknie Szoguna w tej całej swojej kolorystyce. Ładne zdjęcie. Tutaj mamy wypisane jakieś podstawowe szczegóły. Skala 1.8, RTR, czyli gotowy do jazdy z pudełka. 4 wódki dokładałem, czyli 4 WD. No i napisane, że jeździ ponad 100 km na godzinę na 6 S-ach zapewne. To teraz zobaczmy, co jest na kolejnych stronach. Tutaj mamy pokazanego Szoguna z boku, aparaturę sterującą, a także combo, to jest rebranding Hobwinga, serwo mocniejsze na metalowych zębach, to potem wszystko w praniu wychodzi, czy jest jakieś takie w miarę dobre. Przejdźmy dalej do kolejnego strony pudełka. Zobaczymy, co jest z boku. Tutaj Szogun pokazany w swoim ujęciu jak z przedniej. Na przedniej stronie podstawowe informacje. Teraz zobaczmy, co mamy z drugiej strony. Z drugiej strony, no to samo, co z tamtej. To teraz wróćmy do boku wrócimy. Czyli pokaż mnie z boku. Z boku jest pokazany Szogun bez karoserii. Jakieś podstawowe informacje, czyli amortyzatory, wzmacniane wieże, dyferencjały, półosie z CVD-kami, podkładki, wahacze. To są w pewien sposób, powiedzmy też, części w pewien sposób wzmacniane w tym modelu. No to czas przejść do takiego unboxingu prawdziwego, czyli pokaż kotku, co jest w środku. A w środku mamy tak aparaturę, instrukcje różne, tu jest instrukcja od aparatury, dodatkowe powiedzmy podkładki, znaczy wkładki takie dystansujące zawarte. W instrukcji od aparatury tu też mamy, widzicie, podstawowe informacje co i jak z aparaturą, jak ustawić. Następna, powiedzmy, instrukcja dotyczy combo, regulatora, silnika. Jak już wspomniałem, to jest rebranding Hobwinga. No i mamy tu jeszcze jedną instrukcję dotyczącą samego... O, tu jeszcze antenka się zapodziała. A tu sama instrukcja dotycząca samego modelu, czyli Team Corelli Szoguna. Należy sobie instrukcję zawsze przejrzeć, aby mieć podstawowe jakieś informacje, aby, jak to mówię, nie zadawać w pewien sposób głupich pytań na forum. Jak widzicie, macie wykaz części. Wszystkie części mają numery, więc można sobie te części później po tych numerach wyszukać w sklepie, na przykład w RC Traxie, i sobie je zakupić, jeżeli coś nam się zepsuje. Także mówię, no to są rzeczy zawarte w pudełku. Czyli co, teraz przejdziemy do aparatury, pokażę wam. Aparatura nie jest, powiedzmy, aparatura jest z tych takich troszeczkę, wydaje się większa, ale jest z tych troszeczkę mniejszych, trzyma się dosyć wygodnie, spust chodzi ok, kółko steru też ok, jest to dosyć przyjemne. Od dołu pakujemy paluszki, 4 paluszki mamy, nie są dołączone do zestawu, mamy dosyć wygodny uchwyt z gumką z tyłu, mówię, kółko ładnie chodzi. Tutaj mamy dodatkowe przyciski od trimerów, od regulacji mocy, powiedzmy wytrimowania całego modelu, aby on na początku jeździł nam zgrabnie i powabnie. Wielu was nieraz pyta, co się dzieje, że model coś jedzie nie tak jak trzeba, szczególnie początkujący, a trzeba zająć się trimerami i przełącznikami. No dobra, teraz przejdźmy do samego Szoguna. Opony, jak mamy tutaj, takie dosyć standardowe, aby, powiedzmy, na długo wytrzymywały.
W wielu modelach są właśnie stosowane opony, które powiedzmy są na każdą powierzchnię. Nie jest to mieszanka jakaś miękka, tylko taka średnia albo bardziej twarda. Chodzi o to, żeby te opony na dłużej starczały i nam się nie ścierały. Powiedzmy bieżnik taki uniwersalny, shooter, droga. No po wszystkim nam to pojedzie. Także mówię, sam wizualnie powiedzmy karoseria nie jest do końca w moim typie. Jeszcze są naklejki do naklejenia, ale wszystko, mówię, to jest kwestia gustu, zapatrywań. No to teraz sobie powiedzmy zdejmiemy spinki. Jak spinki widzicie, mamy na takich fajnych gumeczkach, że jak odepniemy, to nam raczej nie zginą. To jest naprawdę dosyć takie fajne rozwiązanie, dopóki nic się dobrze nie za bardzo nie zetrze, tak? Tak wygląda nasz szogun tutaj w środku. Konstrukcja wygląda dosyć solidnie. Widać, że to jest wzorowane na takich modelach, powiedzmy, bardziej, które jeżdżą po torach. Naprawdę to mi się podoba. Mamy stabilizatory, mamy regulację amortyzatorów na wieżach, na wahaczach. Tak jak widzicie, mamy na pivot balach C-huby. No i co tu dalej? Dalej, powiedzmy, widzicie, cała jest konstrukcja taka dosyć zwarta i wygląda bardzo solidnie. Od góry mamy takie zabezpieczenie. To jest bardzo fajne, kiedy nam model, powiedzmy, dachuje, ponieważ zmniejsza to w pewien sposób pękanie karoserii. Mamy tutaj całą taką belkę idącą przez środek, co na pewno powoduje to, że sam model, płyta jest bardziej sztywna i mniej podatna na wygięcia. Tutaj dosyć fajnie ten przełącznik zamontowali, bo na belce, jak widzicie. Regulator tu mamy, widzicie, to jest rebranding Hobbywinga. Tutaj mamy umieszczone serwo, tu obok w pudełeczku jest odbiornik. Serwo, jak wspomina producent, jest jakieś niby lepsze, mocniejsze, to mnie wszystko w praniu wychodzi. Tutaj natomiast mamy silnik, to jest rebranding Hobbywinga. Tutaj wszystko, jak widzicie, jest dosyć takie zabudowane, ale to jest wszystko do rozkręcenia, silnik jest regulowany, tutaj jest regulator, miejsce na baterię z tyłu, jak widzicie, mamy dosyć porządnie te dwa wsporniki tutaj wyglądają. Naprawdę model robi bardzo solidne wrażenie. Powiedzmy, nie miałem nim okazji jeździć, ale wygląda na taki, który fajnie jeździ, fajnie potrafi po torach jeździć. No i myślę, że baszować z tyłu też, jak widzicie, mamy pełną regulację, stabilizatory, regulację amortyzatorów. Tylko mówię, no jedynie co w tym modelu, jak już do podmiany, to właściwie nie ma nic do podmiany. No z tylne może drążki, tutaj mamy podkładki, które wkłada się tutaj, widzicie, gdzie są górne wahacze, zmienia się trochę ten kąt jakby natarcia na bardziej równe albo najbardziej wyboiste tereny. Mówię, sam model naprawdę robi mega, mega porządne wrażenie. Widać, że jest w pewien sposób jakby wzorowany na modelach bardziej takich, które jeżdżą po torach. A poza tym ta konstrukcja też widać jest taka dosyć zwarta, solidna, że myślę, że do baszowania też idealnie się ten model nadaje. No to czas na podsumowanie. Więc unboxing nam przyleciał, więc co możemy powiedzieć? Posłuchajcie, mamy kawał porządnego modelu, mega fajnego, co najważniejsze, bardzo budżetowego. Ten model wygląda na bardzo solidny, taki, który na pewno w pewien sposób też dobrze się prowadzi jak na RTR-a. Widać to po nim, widać, że jest przemyślany, że jest prawdopodobnie bardzo wytrzymały. Nie wiem, nie jeździłem, stwierdzam to powiedzmy po tym, po jakichś tam stwierdzeniach, prawdopodobieństwach, jakichś porównaniach z innych modeli takich wzrokowych, wizualnych, chociaż wiadomo, zawsze wszystko nam wychodzi w czasie powiedzmy jazdy, testów i użytkowania. Ale no cóż, na ten czas, na to co sobie go obejrzałem, z miłą chęcią bym coś takiego poujeżdżał. No ale niestety inni będą ujeżdżali, ja co najwyżej sobie popatrzę. Model fajny, polecam. W razie czego link do tego modelu oczywiście macie w opisie tego filmu. Więc co? Odcinek przyleciał, model wydaje się mega fajny. Jak coś to sobie go kupujcie, testujcie i oczywiście pamiętajcie, abyście mi też dali znać, jak on się spisuje. Także jeszcze raz, podobało się, dajemy subskrypcję, łapkę i dzwoneczek Zygmunta. A na ten czas wszystko i tradycyjnie będzie teraz pstryk, uwaga. Sayonara, moje drogie robaczki i dużo zdrówka i dużo uśmiechu.